Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u majestatu boskiego i u mnie. Józef jest w niebie jednym z najbliższych powierników Pana i wiele może zdziałać. Maryja do Marii z Agredy, około 1650 roku, 19 marca, niedziela. Witamy Was, moi drodzy, w niedzielę o poranku i dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. A słowo zostało zapisane w środę, 12 października 1994 roku o godzinie 16. Wszystko, co istnieje, uczynione jest z miłości. I Ty też jesteś uczyniona z miłości. Jesteś naczyniem na miłość. A w tym naczyniu złożyłem ziarno życia wiecznego w miłości. Czy wyrośnie z niego roślina, czy zakwitnie, czy wyda owoce, zależy od Ciebie, od troskliwej uprawy i ochrony przez ciąg czasu, jaki Ci daję, przez wykorzystanie darów łaski mojej, jakie spływają na Ciebie. Wypełnić trzeba naczynie kwiatami miłości i owocami czynów rodzących miłość w sercach dzieci moich. Z psalmu 122, wers 6, 7 i 8. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twych pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla Ciebie. Kropka. Dobrej, radosnej niedzieli, dobrego czasu i oby z nas wyrosły takie dobre rośliny, które wydadzą dobry owoc. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, Marny Pyłek i Bogusia.